Make America Great Again. Uczynimy Amerykę znów wielką. Wielokrotnie powtarzał w kampanii Donald Trump i zapewne jeszcze wiele razy usłyszymy to zdanie z ust nowego amerykańskiego prezydenta. Teraz po złożeniu przysięgi na Biblię, na którą 156 lat temu przysięgał Abraham Lincoln, Trump ma 4 lata na to, by zamienić te słowa w czyny. W Waszyngtonie są nasi reporterzy, Zuzanna Falcman i Jarosław Olewowski. Najpierw Zuzanna, witaj. Powiedz, jak przebiegają uroczystości inauguracyjne i co jeszcze dziś wydarzy się w Waszyngtonie? Uroczystości inauguracyjne przebiegają zgodnie z planem, mimo odbywających się w amerykańskiej stolicy protestów. A ten widok, który widzicie Państwo za moimi plecami, to słynna Pennsylvania Avenue, którą przejdzie uroczysta prezydencka parada. Weźmie w niej udział ponad 8 tysięcy uczestników. Ma się ona rozpocząć punktualnie o 21 czasu polskiego. I mimo, że agenci Secret Service nie są tym zachwyceni, to jednak część trasy tej parady Donald Trump zamierza pokonać na piechotę. Wyjątkowo intensywny i napięty dzień nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpoczął się od nabożeństwa w kościele episkopalnym Świętego Jana, położonym tuż obok Białego Domu. Po modlitwie nowa para prezydencka udała się na tradycyjną herbatę do Białego Domu na zaproszenie odchodzącego prezydenta Baracka Obamy i jego żony Michelle. Następnie Obamowie i Trumpowie przejechali w jednym konwoju w stronę Kapitolu. W pierwszej kolejności zaprzysiężony został wiceprezydent Mike Pence, następnie prezydent Donald Trump. Donald Trump złożył przysięgę na Biblię prezydenta Abrahama Lincolna oraz Biblię, którą dostał od swojej matki w 1955 roku. Nowy amerykański prezydent wygłosił krótkie przemówienie, w którym przedstawił swoją wizję przyszłości Stanów Zjednoczonych. Czas pustych słów minął. Teraz nadeszła godzina działania. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek mówił wam, że czegoś się nie da zrobić. Nie ma wyzwania, któremu nie sprostają serce i duch walki Ameryki. Nie zawiedziemy. Przemówieniu Trumpa przysłuchiwali się byli prezydenci Jimmy Carter, George W. Bush i Bill Clinton, a także kongresmeni, senatorowie, sędziowie Sądu Najwyższego oraz korpus dyplomatyczny. Ambasadorowie uczestniczą w uroczystości zaprzysiężenia nowego prezydenta w imieniu głów państw. Znaczy, obyczaj jest taki, że jest to uroczystość, jeśli tak można powiedzieć, lokalna, amerykańska, także głowy państw nie są zapraszane. Ale inauguracja nowego prezydenta to nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń w światowej polityce w tym roku, ale także medialne show. I dlatego też do Waszyngtonu zjechały tysiące dziennikarzy z całego świata. Po uroczystej paradzie, która ma trwać krócej niż zazwyczaj, Donald Trump i Mike Pence będą mieli trochę czasu, by odpocząć i przebrać się, bo jeszcze dzisiaj wieczorem czeka ich udział w trzech inauguracyjnych balach. Bilet za 25 tysięcy, to znaczy, że to będzie zwykle stół i ze świecami obiad i tam prezydent gdzieś będzie. Jak pani zapłaci 100 tysięcy, to pani będzie bliżej siedziała prezydenta. Zgodnie z tradycją odchodzący prezydent zostawi na biurku w gabinecie owalnym list do swojego następcy, którego treść pozostanie tajemnicą do końca kadencji Donalda Trumpa. Kilkadziesiąt godzin temu archiwa narodowe ujawniły treść listu, który George W. Bush napisał do Baracka Obamy w 2009 roku. Z Waszyngtonu Zuzanna Falcman, Wiadomości.